to pytanie teraz. Pytasz czemu, pewnie jeszcze je zadam nieraz. Pytasz czemu, zacząłem rapem nagle się zajmować. Przecież trzeba o tym mówić, a nie głowę w piasek chować. Trzeba mówić o tym, że perspektywy coraz gorsze. Pomimo wszystkiego ja wybrałem życie w Polsce. Zastanawiam się, dlaczego na świecie wojna za wojną. Wielu ludzi chciałoby mieć choć raz noc spokojną. Czemu konflikty zbrojne odbierają ludziom życie? Czemu poprzez terroryzm zatrzymał się świat w Madrycie? Czemu w świecie tyle zła, choć szatana nikt nie wierzy? Każdy pragnie dziś zbawienia, a grzech na sumieniu leży. Czemu jedni mają wszystko, a drudzy nie mają nic? Sprawiedliwość na tym świecie to tylko na wodę pić. Nakreśliłem życia szkic, który ciągnę od początku. Nie chcę zaprzepaścić szansy, nie chcę stracić wątku. Nie chcę stracić tego, co zdążyłem zbudować przez lata. 1986 to dla mnie pamiętna data. 1986 to dla mnie pamiętna data. 1986 to dla mnie pamiętna data. W jakim kierunku dążyć? Wszędzie pełno pokus, tak łatwo się pogrążyć. Cierpienie, smutek, żal, to często jest zbyt silne. Dla mnie szczerość, miłość, prawda, te uczucia są prawilne. Czemu to, co się wydaje łatwe, często bywa trudne? Pozory schodzą z tropu, życie jest obłudne. Czemu pajac robi rap? Śmieszny wybrał temat. Nawija takie rzeczy, o których pojęcia nie ma. Szpanuje przy kolegach, jego rap to wielka ściema. Nieprzemyślane gówno w sezon nagra 4 dema. Wpuścili go do studia, wytworzył dziwny chłap. Nawciągał się koksu, teraz bierze się za rap. Jak bardzo wiele może zrobić chłopak dla miłości. Znałem takiego jednego, teraz za kratami pości. Czemu każdy błahy problem rozwiązujesz, mówiąc dalej? Gdy coś cię osłabia, zrzuć to z pleców, biegnij dalej. Czemu kumpel przypomina sobie o tobie w potrzebie, a gdy sprawę miałeś ty, on nie pamiętał ciebie? Czemu przeważnie jest tak, że docenia się po śmierci? Czemu zapał wielu ludzi kończy się na chęciach? Czemu słowa przyjaciela nie pokryły się w praktyce? Puste obietnice zaprzeczyły mej logice. Kolejne zapytania, znak nachodzi jak wieczorna mgła. Czemu wyrządziłem swoim bliskim tyle zła? W przeszłości każda taka sytuacja daje do myślenia. Przecież każdą zwadę można załagodzić bez wątpienia. Chcę mieć czyste sumienie wobec bliskich, wobec siebie. Pewnych rzeczy nie odwrócę, będę szczery wobec ciebie. Czemu jeden pije, pali i ze zdrowiem swym folguje, a ten drugi żyjąc zdrowo na nowotwór zachoruje? Czemu wielu zdolnych ludzi swoje życie marnuje? Tak po prostu bez wyrzutów chłopak swój talent rujnuje. Czemu ludzie tak naprawdę patrzą dziś tylko na siebie? Próżno szukać dziś pomocy, gdy ktoś ląduje na glebie. Zazdrość, zawiść, ktoś ma lepiej, kłody sobie podkładają. Jeden drugiego przewala, nawzajem się wykręcają. Wiele takich osób zdążyłem poznać w swoim życiu. On widzi tylko siebie w lustrzanym odbiciu. Człowiek uspełniony, nie zapomnij zwykłych ludzi, bo bez tych zwykłych ludzi nie byłbyś teraz taki duży. Czemu w naszym kraju ciężka praca jest niedoceniana? Napierdalasz nadgodziny, twa wypłata naciągana. XXI wiek, a chłop pracuje na czarno. Przecież trzeba za coś żyć, odbiera pensję marną. Czemu w co trzeciej rodzinie dzieciak ma tylko matkę? Patologia jest powszechna, rozwiąż tą zagadkę. Czemu prawda często boli, choć lepsza jest od kłamstwa? Zapytam jeszcze raz, czemu w świecie tyle chamstwa?